No ja pamiętam, że kiedyś jak byłem szefem gazety, oskarżono mnie o to, że jestem agentem niemieckim, też słyszałem tego rodzaju rzeczy. A pan sobie powinien powiedzieć, jest coś na rzeczy w tej sprawie Antoniego Macierewicza, czy nie, pana zdaniem? Czy ja bardzo poważnie podchodzę do tych różnych informacji, które są przedstawiane przez dziennikarzy, bo chociażby w sierpniu 2016 roku ukazał się artykuł Iwony Szpali i pani Małgorzaty Zublik z Gazety Wyborczej, który dał początek całej tej batalii czy kampanii związanej z reprywatyzacją. W związku z tym jest wiele w tym dziennikarstwie śledczym, z którego możemy korzystać i na podstawie którego możemy wyciągać wnioski, a potem odpowiednie organy ścigania mogą wysnuwać odpowiednie wnioski. Te informacje, które są zawarte w książce pana Tomasza Piątka, to nie są nowości. To są przecież informacje, które ukazywały się znacznie wcześniej w wielu jego artykułach, między innymi dotyczące pana Luśni, słynnego pana Kazimierza, senatora D'Amato. I tu nie mamy do czynienia z przypadkowymi związkami, tylko z bardzo wyraźnie pokazanymi, zresztą potwierdzonymi przez pana Macierewicza, powiązaniami, które mogą mieć charakter powiązań z organizacjami, które mają charakter mafijny, ale też i organizacjami, które nie służą interesowi Polski. Jeżeli dzisiaj mamy do czynienia, czy ujawniamy po raz kolejny, czy ujawnia pan Tomasz Piątek po raz kolejny związki pana Macierewicza z panem D'Amato, który jednocześnie występuje jako lobbysta firmy Lockheed, no to rzuca to nowe światło na to, dlaczego został unieważniony przetarg na Caracale. Jeżeli jednocześnie pan Macierewicz i cała pisowska narracja jest związana z tym, że walczy z układami, dawnymi układami esbeckimi, komunistycznymi, a jednocześnie otacza się takimi ludźmi jak pan Luśnia i prowadzi z nimi interesy, czy też pan Kotas, który jest powiązany z grupą Radius, która z kolei jest bardzo mocno powiązana z mafią rosyjską, a jednocześnie ta sama grupa Radius łączy ludzi, którzy nagrywali rozmowy w restauracji Sowa, no to naprawdę tutaj nie mamy do czynienia, moim zdaniem, z rzucanymi plotkami, tylko czymś, co powinno zainteresować, bardzo poważnie powinno zainteresować nasze służby i powinno też zainteresować panią premier. Minister Macierewicz.